Spotkanie pomiędzy drużynami Błyskawicy Drogomyśl a GKS Radziechowy nie rozpoczęło się zbyt pomyślnie dla gospodarzy. Nie minęło 10 minut meczu, a już goście prowadzili dwoma bramkami. Oba gole, najpierw w 8, a później w 10 minucie, zdobywa Mateusz Górny. Piłkarze Drogomyśla jednak nie odpuszczają i 4 minuty później Mateusz Byrczek strzela kontaktowego gola. Do szatni zespoły schodzą przy stanie 1-2. W 61 minucie wydaje się, że losy spotkania rozstrzygnął Artur Kliś, który zdobywa trzecią bramkę dla GKS-u. Jednak 2 minuty później Robert Grzesik zdobywa gola na 2-3, a w 85 ten sam zawodnik doprowadza do remisu. W trakcie spotkania Drogomyśl miał jeszcze szansę na niemal 100% gola. Jednak Waldemar Bulandra nie strzela podyktowanego rzutu karnego. O ocenę spotkania poprosiliśmy trenerów obu drużyn. Tylko 3-3, inaczej tego nie można odebrać. Na tą ilość sytuacji, które my mieliśmy, w przełożeniu na to, co miał Drogomyśl, to jest ewidentnie nasza porażka. To jakby się skończyło wynikiem, nie wiem, 6-2, to byłoby tak adekwatnie tego, co się działo na boisku. Widziałem właśnie te bardzo ładne akcje, tylko brakowało tak jakby szczęścia czy wykończenia. To jest element futbolu, jeżeli się jest nieskuteczny, to się meczów nie wygrywa, no, to naturalna sprawa. Przy okazji popełniliśmy parę błędów z tyłu. Nie będę komentował tego, co tam było przy tej drugiej bramce, bo to szkoda. Jak mówię, gdybyśmy wykorzystali swoje sytuacje, to nawet przy tych jednej, powiedzmy, pomyłce sędziowskiej. Macie też młodego bramkarza, który sprawdził się dzisiaj jak ligowy wyjadacz. To już nie pierwszy raz. W ostatnim meczu też bardzo dobrze bronił. Praktycznie bez błędu. Może ta jedna przy tej bramce, nawet nie przy bramce, to przy sytuacji później, z której wyniknęła bramka na 3-3. Gdyby nie brakło komunikacji między nim a Pawłem, no to myślę, że dowieślibyśmy 3-2, no i tyle. Daliśmy argumenty niestety Drogomyślowi do tego i wykorzystali to. Gratuluję mi jednego punktu. Zdecydowanie ciężki mecz. No, Radziechowie potwierdziły, że są mocną drużyną. Przespaliśmy, tak jak pan mówi, przespaliśmy 15 minut, gdzie w przeciągu 5 minut daliśmy się zaskoczyć. Po dwóch bramkach no, ciężko się podnieść, ale drużyna pokazała, że ma charakter. W pierwszej połowie oddaliśmy środek pola i to było główną przyczyną naszej słabszej gry w pierwszej połowie. W drugiej połowie po zmianach troszkę tą grę poukładaliśmy, z czego wzięły się sytuacje. Myślę, że mecz był szybki i z jednej i z drugiej strony były sytuacje podbramkowe. My też te sytuacje stwarzaliśmy. No, żałuję, tutaj mogę drużynę przeprosić no, za nieszczelony rzut karny. No, dotychczas 3 karne udało się strzelić. No, chciałem kontynuować tą pasę, no niestety nie udało się strzelić, ale no dążyliśmy do końca o korzystny rezultat i w końcówce meczu po dośrodkowaniu na Roberta udało się doprowadzić do remisu. No myślę, że drużyna jest cały czas w budowie. Też niektórzy zawodnicy niedawno zaczęli trenować, także ta drużyna się zgrywa i myślę, że z meczu na mecz ta drużyna będzie lepszym kolektywem i będziemy jeszcze groźniejsi, bo potwierdziliśmy dzisiaj, że potrafimy grać z najmocniejszymi. To była drużyna wicelidera z poprzedniego sezonu, także no, patrzymy, cieszymy się z tego punktu, bo nie przegraliśmy u siebie meczu i to taki pozytyw, ale no, trzeba wyciągnąć wnioski no i pracować na treningach i walczyć o kolejne punkty w następnych meczach. Za tydzień, w sobotę 25 sierpnia o godzinie 17 LKS Błyskawica Drogomyśl zagra na wyjeździe. O ligowe punkty powalczy z zajmującym przedostatnie miejsce w tabeli cukrownikiem Chybie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Przemysław Lose.